I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Stay in my brain. 'Cause I remember every sunset. I remember every word you said. W naszym nowym programie TV School opowiemy w skrócie, co ostatnio wydarzyło się w naszej kochanej szkole. Nazywam się Daria Sowczak. A ja Karolina Żelaza. Chodzimy do drugiej klasy. Lubimy chodzić na koło filmowe, bo jest dużo kolegów, koleżanek. Nazywam się Dania Kozielska, chodzę do klasy piątej. Na koło filmowe chodzę od 2 lat. Na koło filmowe zaprosiła mnie pani Ania. Nazywam się Weronika Kwiatkowska, chodzę do 5 klasy. Na koło filmowe chodzę od września i zaprosiła mnie na koło Zuzia. Jestem Paulina Paziewska, chodzę do 5 klasy od koła. Do koła filmowego chodzę od początku z moją siostrą Zuzią. Jestem 5 klasy. Nazywam się Mateusz Baran. Jestem technicznym. Nazywam się Robert Napierkowski. Na koło filmowe chodzę od początku roku. Nasza szkoła bierze udział w diecezjalnym konkursie recytatorskim poświęconym naszemu patronowi Janowi Pawłowi II. Naszą szkołę reprezentowało 6 osób, Julia Ferelek i Franek Żelazo z klas pierwszej, Izabela Miąsek i Piotr Lichowski z klas 2-3, Kinga Połosek i Michał Kopec z klas 4-6. Zanim uczestnicy wyjechali na finałowy występ w Mokobodach, przeprowadziliśmy wywiad z 2 uczestników. Popatrzcie! Jak się nazywasz? Jestem Kinga Połosek. Do której klasy chodzisz? Do 6 A. Wygrałaś szkolny konkurs tatarski. Czy trudno było zająć to miejsce? Nie spodziewałam się tego zwycięstwa, ale myślę, że raczej łatwo ustawiałam, że wygra Ania Sosnowska, bo ładnie mówiła. Jaki tytuł nosi twój wiersz? Myśli człowieka. Któremu z jurorów najbardziej podobał się twój wiersz? Po ich minach to nie można było poznać, że któremu się najbardziej podoba, ale myślę, że najbardziej to się spodobał pani Eli i pani dyrektor. Który raz bierzesz udział w konkursie? Oj, nie liczę, ale myślę, że 3., 4. A bardzo dziękuję za wywiad. Cześć, się nasz. Nazywam się Piotr Lichowski. Jaki wybrałeś wiersz? Pacyfikat miłości. A dlaczego właśnie taki? Bo mi się bardzo spodobał. Czy trudno było ci się nauczyć tego wiersza? Nie, jakoś sam uszedł do głowy. A czy ktoś ci pomógł przy wybraniu wiersza? Tak, mama. Czy miałeś trenera przy recytacji? Tak. A jak myślisz, czy inni też? Słuchajcie, nasz kolega Franek Żelazo zajął 1. miejsce w szkole w Mokobodach, a Kinga Połosak dostała wyróżnienie. Bardzo się z tego cieszymy. Autor nieznany. O Janie Pawle II. Mówiłeś o tym, co ważne, ale nie wszyscy słuchali. Jak kochać i wybaczać. Myśmy zapominali i przemierzały świat cały, by chwalić mnie Boga. I szedłeś niestrudzony, choć ciężka była twa droga. Twe słowa były wielkie,
oczach zawsze był spokój. To ty walczyłeś codziennie, aby na świecie był pokój. Kochałeś szczerą miłością, taką w najczystszej postaci. Lecz człowiek często coś ceni, dopiero kiedy to straci. Musiałeś zamknąć oczy, abyśmy to dojrzeli. Musiały zamilknąć swe usta, abyśmy słuchać zaczęli. Nasza szkoła zwróciła się ostatnio o nowy nabytek. Jest nim tablica multimedialna. Można na niej pisać i rysować, jak na zwykłej tablicy. Można też zastąpić nią ekran telewizyjny i oglądać na przykład filmy. Najciekawsze jest jednak to, że jest jak ogromny monitor komputerowy. Zalecam wszystkim, że odkąd tablica pojawiła się w sali numer 3, wszyscy chcą właśnie tutaj mieć lekcję. Zagadkę, ten tajemniczy przedmiot przyjechał z Ameryki Północnej. Zgadnijcie, co to jest. Odpowiedzi dajemy w zamkniętych kofertach do Weroniki Pulkowskiej z klasy 5. Oczywiście podpisane. Jest przewidziana słodka nagroda, a odpowiedź na pytanie